Proszę Państwa, 101 lat temu odbyła się Bitwa Warszawska, jedna chyba z najważniejszych w polskiej historii bitew, bo dzięki temu mamy niepodległe państwo. Pobiliśmy bolszewików, to była pierwsza zwycięska bitwa z Rosjanami od 300 lat. 16 sierpnia ruszyła dowodzona przez Józefa Piłsudskiego ofensywa znad Wieprza, która zaszła za tyły armii rosyjskiej i rozbiła ją w proch i pył, ale wcześniej te oddziały niezwykle silne na północy atakowały Warszawę. W studiu witamy Barbarę Konarską. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Rzecznika prasowego biegu Tropem Wilczym i to jest bieg właśnie ku pamięci tych ludzi, którzy poszli i ginęli za Polskę. My skupiamy się oczywiście na latach 1944-1950-60 nawet, tych, którzy przeciwstawiali się komunistycznemu zniewoleniu, ale oni, bądź ich ojcowie, walczyli właśnie w roku 1920, pokonali Sowietów i dzięki temu z tej brali siłę, że da się to zrobić, da się ich pokonać. Wczorajsze uroczystości, no, bardzo wzruszające. No bardzo wzruszające, dokładnie jest tak, że to było pokolenie, właściwie to było to pokolenie 1920, to było to pokolenie zwycięskiej, tego cudu nad Wisłą, pokolenie, które dokładnie chciało budować tą wspaniałą Polskę. Najpierw przerwała to wojna, potem przerwała to agresja komunistyczna i od początku, no takim to było po prostu pisane, że będą budować i walczyć, budować i walczyć. No a my co możemy teraz zrobić, jak już wywalczyli? Budować, no. Budować, nie dać, żeby nam zniszczyli. Oni mieli doświadczenie zwycięstwa, tak? Bo ta walka była podejmowana z takim poczuciem, że można wygrać. Nie mieli takiego fatalizmu, że nic się nie uda, że przeciwnik jest potężny. Przecież no co my, mały kraj w obliczu ogromnej, wielkiej Rosji. Nie, wzięli karabiny i walczyli, bo kiedyś się udało. Niesamowite, prawda? Bo biorąc pod uwagę statystyki, ale wielki duch w polskim narodzie od zawsze, więc może to wcale nie jest dziwne, że się porwali i że to zwycięstwo było po naszej stronie, ale też z drugiej strony mieli tą absolutnie gotowość oddania życia, bo to niezależnie od tego, jakie są losy, jakie są wyniki wojny, walki, no to te ofiary mogą paść. Potem właściwie, jeżeli mówimy o żołnierzach niezłomnych, no to oni byli w gotowości, że to życie praktycznie stracą. Są przypadki takie, że ci żołnierze niezłomni, którzy byli tam już, ci ostatni, którzy gdzieś tam się już ukrywali, nawet chcieli tak naprawdę wyjść z tego podziemia, ale mieli w sobie jakby ten obowiązek chronienia personaliów, tych ludzi, którzy ich z kolei chronili i wiedzieli, że gdzieś tam w tych ubeckich kazamatach mogą ich tak męczyć i zamęczyć, a człowiek jednak ma tą słabość, nigdy nie wie, jak silny jest do końca i woleli nawet umrzeć, oddać to życie, niż wystawić tą swoją siłę, ofiarność, siłę charakteru gdzieś tam już do końca tak na próbę. Wczoraj odbyły się w całej Polsce biegi Tropem Wilczym. Julia Mościńska z redakcji Dzisiaja, czyli programu informacyjnego Telewizji Republika, śledziła te wydarzenia. Tradycyjny dystans biegu to 1963 metry. Przypomina on datę śmierci ostatniego żołnierza wyklętego, Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. Jednak dla bardziej rozbieganych zawodników organizatorzy przygotowali dodatkowe dystanse do pokonania. Jest coś takiego w tych biegach ideowych, że wszyscy tak jakby się jednoczą wokół jednego tematu. Muzyka, atmosfera, taka atmosfera trochę zabawy, trochę właśnie pamięci, trochę zadumy, dodaje jakby takiego dodatkowego smaku po prostu rywalizacji sportowej i to jest super. Żołnierze wyklęci, działający w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, pozostali wierni złożonej przysiędze żołnierskiej, pomimo tego, że byli więzieni i mordowani. Organizatorom biegu Tropem Wilczym zależy na tym, aby ludzie pamiętali o bohaterach, jakimi byli. By wspólnie poprzez sport, poprzez ciekawą edukację terenową pokazać, że bohaterowie, żołnierze wyklęci oddali życie po to, żebyśmy mogli w wolnej Polsce dzisiaj żyć. Wydarzenie łączy ze sobą aktywność fizyczną i edukację historyczną. To mój obowiązek pojawić się tutaj i powiedz, uczcić pamięć naszych przodków. Dla ludzi, którzy oddali życie dla nas, a ja dzisiaj się dla nich pocę, jestem im wdzięczny, dziękuję,
że mogłem oddać im w ten sposób hołd. Ten bieg jest jednym wielkim dziękuję dla tych ludzi, którzy walczyli dla najwyższych wartości. Piękna okazja, żeby wyrazić swój patriotyzm i taką jedność, pamięć, okazać pamięć osobom, które, ludziom, którzy walczyli za to, byśmy dzisiaj żyli w wolnym kraju, w wolnej Polsce. Organizatorzy z Fundacji Wolność i Demokracja szacują, że w biegu mogło wziąć udział nawet 65 tysięcy osób. Bieg pamięci żołnierzy wyklętych Tropem Wilczym odbył się łącznie w 300 miastach w Polsce i za granicą. Pozyskujemy pakiety, pozyskujemy medale startowe od operatora ogólnopolskiego. W tym roku mogę powiedzieć, że bardzo nas cieszy to, że jesteśmy jedyną gminą w powiecie mińskim, która organizuje bieg Wilczym Tropem. Patronat nad biegiem Tropem Wilczym objął prezydent Andrzej Duda. W przesłaniu do uczestników zwrócił uwagę na to, że tegoroczny bieg pamięci odbywa się w Święto Wojska Polskiego. Prezydent podkreślił, że organizacja biegu 15 sierpnia to symboliczna data dla uczczenia zasług żołnierzy wyklętych. Julia Mościńska, Telewizja Republika. Tyle, proszę Państwa. Sukces udało się zorganizować. Gratulujemy. Ile osób wzięło udział? 66 tysięcy pakietów poszło do organizatorów lokalnych. Nie wliczamy w to wojska, nie wliczamy w to też części Polonii. Te statystyki dopiero do nas zajdą. Tak, to są takie statystyki podobne do tych, które były nie rok temu, ale dwa lata temu. My teraz mieliśmy nałożone ograniczenia ze względu na pandemię, więc też te biegi wielotysięczne, te największe, musiały zostać ścięte. Sukces jest wielki, ale powiem jeszcze o jednym sukcesie, bo tu też mówiliśmy, promowaliśmy, że nie tylko mówimy o żołnierzach niezłomnych, że nie tylko pomnikujemy ich, ale przede wszystkim też już padło dzisiaj to słowo budujemy, naśladujemy. To jest najważniejsze. I my zorganizowaliśmy tą wielką zbiórkę krwi. Wczoraj też stał krwiobóz. Nie udało się go napełnić do syta. Czyli cały czas ludzie przychodzili, oddawali krew. Ja też tą krew oddałam, bo my wychodzimy z założenia, że nie tylko mówimy, ale robimy też, z przykładem zachęcamy. No i też takim na pewno efektem tego biegu jest to, że zostało ileś tam ludzkich żyć, istnień, zdrowia uratowane. I to jest chyba konkret. Fantastyczna wiadomość. Ale odejdźmy troszkę od tego konkretnego biegu, a zastanówmy się jakby o psychice, o wartościach, które on promuje. Bo Polska ma w tej chwili około 150 tysięcy żołnierzy razem z Wojskami Obrony Terytorialnej. Minister obrony zapowiedział rozbudowę sił zbrojnych do 250 tysięcy żołnierzy. Ma być nowoczesna armia z nowoczesną bronią i tak dalej. Ale no, na przykładzie chociażby Afganistanu teraz potężna 300-tysięczna armia afgańska po prostu nie walczyła, oddała broń i uciekła z pola walki przed talibami. Czyli widać, że nie broń czyni armię, nie wsparcie nawet sojuszników, ale co? Świadomość obywatelska, duch. Bo w ogóle wyznaczanie sobie cyfr, jak bardzo chcemy mieć liczne wojsko, to w momencie, kiedy nie ma obowiązkowego tego wojska, czyli jest to wojsko dobrowolne, to ludzie się po prostu muszą zgłaszać. I to jest kwestia też, tak jak powiedziałam, ogromnej dojrzałości obywatelskiej, bo jeżeli ktoś zakłada mundur, czyli ma tą gotowość bronienia nie tylko swojego kraju, ale też po prostu udziału w misjach sojuszniczych, no to ma gdzieś tam wpisaną tą ofiarę, tą świadomość, że trzeba, że wolność jest taką wartością, o którą trzeba po prostu walczyć. To jest nauka, którą wynosimy bezpośrednio od tych, którzy walczyli w 1920 wygrali, w 1944 zdradzeni przez sojuszników po raz drugi w ciągu kilku lat. Pamiętajmy, pierwsza zdrada w 1939, nieotwarcie frontu z Niemcami, druga zdrada Jałta, Teheran i oddanie nas bolszewikom, którzy nas zaatakowali, wymordowali 20 tysięcy polskich oficerów, a Zachód uznał, że nie, trzeba tutaj się dogadać. Dom. Tak. Powiedziałabym, że ten dom jest taki jednak w tym wszystkim najważniejszy, bo żeby wiedzieć, na jaki temat się dogadać i co robić, no to tak jak powiedział kiedyś kardynał Wyszyński, że społeczeństwa nie produkuje się w fabrykach, tylko narody rodzą się w rodzinach pod sercami matek. I to jest istotne. Jeżeli pokolenia gdzieś tam są naprawdę mocno wylajtowane, pewne tematy są pokazywane jako nieatrakcyjne, jako niedotyczące nas, no to my tracimy tożsamość, a ta tożsamość jest naszym instynktem samozachowawczym.
momencie, kiedy my nie będziemy mieli tego poczucia, jak ważna jest armia, jak ważne jest to, żebyśmy nie byli bezbronni, no to właściwie jesteśmy wydani na pastwę losowi. To już, to już kolejna jał, to cokolwiek się zdarzy, to już nikt nas nie musi zdradzać, bo nikt z nami nie będzie chciał trzymać sztamy, będziemy słabi, bezbronni. Kto chce być ze słabym? Nikt. No też są próby podzielenia Polaków, bardzo, jak widać, skuteczne. Czytamy w mediach krytyczne opinie na temat chociażby polskiego wojska w Afganistanie. Z bólem to czytam, bo tam pojechali ludzie, którzy chcieli służyć Polsce. No jeszcze taka informacja, no bo komu służyli polscy żołnierze w Afganistanie? Jak to widzimy z takiej perspektywy patriotycznej? Szerokiemu pojęciu wolności. I to jest najważniejsze. Trzeba pamiętać o tym, że zawsze w całej historii świata, to nie tylko w naszej historii, przychodzą zderzenia takie, gdzie państwo potrzebuje, po to są te sojusze, po to są Unie, żebyśmy mieli tą większą moc, bo zakusy są zawsze. My w tym momencie, gdybyśmy się zastanowili, co jest dla nas takim zagrożeniem utraty państwowości, co jest zagrożeniem dla nas takiej utraty polskości, no to na pewno islam, który jest bardzo taki agresywny i zawsze chętny na to, on zawsze zje słabszego. I to nie łudźmy się, że podanie ręki, że to nie są sojusze, które będzie można prowadzić razem ręka w rękę. Oni nas po prostu zjedzą. To tak jak pochłaniają, nie wiem, pochłonęli Francję czy na przykład Niemcy. I też nasza słabość gospodarcza, która pokazuje też naszą pozycję w Unii, gdzie my jesteśmy troszkę też tak, no my się bardzo bronimy, tak, ale w Polsce też nie zawsze jest tak, że wszystkim się podoba stanowisko takie naszej, pokazanie naszej mocy i naszej niezależności, tylko bardzo by chcieli, żebyśmy też byli pokarmem dla tych wielkich rekinów. Żołnierze, którzy pojechali do Afganistanu, którzy tam odnieśli rany, którzy tam zginęli, służyli Polsce tylko i wyłącznie, służyli temu, żeby Polska urosła w rankingach, stała się krajem, który jest partnerem dla najważniejszych krajów na świecie. Właśnie, służąc ogólnie, służyli też Polsce, tak? No bo my w sojuszu jest tak, że jeden wspiera drugiego i dlatego stąd są te misje wojsk sojuszniczych. Zresztą Afganistan zawsze bieg. To był pierwszy raz miejsce, gdzie się bieg tropem wilczym nie odbył. Jest bo szerokie tam nie pojęcie... ma polskich żołnierzy już. Tam nie ma już polskich żołnierzy, dokładnie. Tak. No, ale służyli polskim żołnierzom, każdemu, kto pojechał do Afganistanu, kto zgłosił się, wielka chwała i szacunek. Dziękujemy pięknie za ofiarę, którą państwo złożyliście. Barbara Konarska, rzecznik prasowy biegu Tropem Wilczym, była naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. A państwa już za chwileczkę zapraszamy, bo o Afganistanie właśnie będziemy rozmawiać. Paweł Rakowski, specjalista od Bliskiego Wschodu, będzie naszym gościem. Spływają kolejne informacje z lotniska w Kabulu. Niepokojeni przez talibów ludzie opuszczają ten kraj, chociaż na samym lotnisku jest chaos, chociaż wszystko to wygląda dramatycznie źle przygotowane. I to właśnie zrobiło supermocarstwo, tak się przygotowało. Joe Biden jest na wakacjach. Rzecznik prasowy Białego Domu jest na wakacjach. No, nikt nie chce za to wziąć odpowiedzialności. A jak sprawa minie, to może potem usłyszymy parę moralizatorskich wypowiedzi. Tyle, proszę państwa, na ten temat. Już za chwileczkę zapraszamy na rozmowę z Pawłem Rakowskim.